urządzili łapankę i w tej łapance brał udział Niemiec, który był kolegą taty i przychodził do nas przed wojną i ja na kolana i cukierkiem poczęstował, no był kolegą. No za okupacji nie okazał się kolegą. Mieszkał tutaj Braun, mieszkał Niemiec, Ney, i on był sołtysem też. I za nim mieszkała znów Braunowa z mężem. I jeszcze Niemcy byli pod lasem, my też tam mieszkaliśmy z rodzicami i z babcią mieszkałam. I tam też mieszkali sąsiedzi Niemcy i też Braunowie, czyli trzy różne rodziny. I wszystko Braunowie. I jeden tylko Ney. I co jeszcze było ciekawe, jeśli chodzi o sąsiadów naszych spod lasu? Że mieli czwórkę dzieci. Najstarszy Waldek był w Wojsku Polskim. Walczył w 1939 w Wojsku Polskim przeciwko swojemu bratu Heńkowi. Ten starszy był do wojska, to mu się mówił poborowi, nie? Więc wtedy nie było żadnej wojny, był pokój, tak, przed 1939. I jego powołali z naszej listy, mieszkali na terenie Polski, więc był powołany do wojska jako poborowy. I się znalazł w Wojsku Polskim. A brat jego Heniek, już nastała wojna i Niemcy wzięli go, bo był w tym wieku takim, że mógł iść do wojska, go zabrali i walczył w wojsku niemieckim. Ta sąsiadka, może dlatego też tak było, była no, po prostu tym przygnębiona. Nieraz to mówiła do babci, ani do nas, tak do mamy. Kim ja jestem? Jaką matką? Czy Polką, czy Niemką? No mówi, tego nie myślałam, że tego doczekam, żeby brat walczył przeciwko bratu. Tutaj były te, nawiążę tylko, walki nad Bzurą. Były, że wojska nasze odpierały, no po prostu tak raz się udało, że odparli Niemców, ale było tak, że Niemcy wkroczyli i z powrotem zostało odparte. W lesie stało nasze wojsko, na podwórku tam u nas. I jak odparli Niemców, stało to wojsko i tam są Niemcy. Więc nie wiem, któryś tam żołnierz, a to Niemcy jak są, no to zaczął tam szarpać i zabić. No wtedy moja babcia stanęła przed nimi i mówi, mnie najpierw zabijcie. Potem, to są sąsiedzi, żyjemy w zgodzie. Mówi, teraz jesteście wy. A jutro, kto może przyjść? Jak się będziemy tak po sąsiedzku wybijać? Nadjechał akurat starszy, no i nie, no, przeżyli i nie było żadnych tych. I potem jak już Niemcy wkroczyli, byli Niemcy, no to naprawdę ta sąsiadka i ten sąsiad, no za okupacji nie wolno było zabić świniaka. Tu była granica blisko. Bo Wola, tu jest parę, ile tam będzie, 3 kilometry, trochę lepiej. To Niemcy i ci przygranicznicy i wojskowi. No i najgorzej, jak to się mówiło na policji, czarnej. To zawsze tylko mówiła, Genia, leć tam policji, żeby czasem mięsa nie gotowali, bo dzisiaj będą te czarne. Czyli żandarmi tych się, to i ona się nawet bała. Jak przyjeżdżali tutaj przez granicę przechodzić do Woli z Warszawy. No, no handlowali, no tak można to nazwać po prostu. No to ona zawsze do mnie i do swojej córki, wybiegnijcie tam na górkę, bo będą teraz szły te szmuklerze, to ostrzeżcie, niech nie wychodzą z lasu, bo są u nas czarni, czyli policja niemiecka. No to jak dopiero potem przeszli, no teraz już powiedzcie, że niech sobie przejdą. Tata miał genkartę do Niemiec stawić się na roboty. No miał mój tata tą genkartę, miał
siostry mamy, szwagier, taty, brat rodzony, bo nas tam, jak to za okupacji było, sporo mieszkało. Tata nie pojechał. No, żaden z tych mężczyzn nie poszedł, nie stawił się na te roboty do tych Niemiec. Wszyscy zostali, bo strasznie wtedy padał deszcz. A oni musieliby iść do Jackowic pieszo, do stacji kolejowej, więc nie poszli. I zrobili Niemcy łapankę. Tu dużo z soboty wtedy miało te karty na roboty do Niemiec. No i urządzili łapankę. I w tej łapance brał udział Niemiec, też Zygmunt, który był kolegą taty i przychodził do nas przed wojną i ja na kolana i cukierkiem poczęstował, no był kolegą. No za okupacji nie okazał się kolegą. No i wtedy mężczyźni byli ostrzeżeni i uciekli do lasu. Więc zabrali kobiety, więc między innymi i moją mamę zabrali. A ja byłam u koleżanki, to jest ta ulica Wojdówka się teraz nazywa, a kiedyś to była jako oddzielnie nazwa Wojdówka. Więc biegnę i krzyczę, o mój tatunia, a zrobiła mi się mamunia, dobiegłam z krzykiem do tego domu. Mama miała pranie, więc była, jak to dawniej były klapki, drewno pod spodem i obite skórą. No kiedyś potem już było za PRL, te klapki były takie mocne, ale i mama była w przybali, w fartuchu, nawet w szlafroku, chyba w szlafroku, tak jeszcze i tak przy tej. Tak zabrali mamę. Jak ja wpadłam, mamy nie ma, zabrali mamę, zabrali dębicką sąsiadkę, zabrali taty, no, brata, tą żonę, tylko nie zabrali mamy, siostry, bo urodziła dziecko. I stąd wiem, że był ten Zygmunt, bo on doleciał i myślał, że no, bo chora, babcia powiedziała, że jest chora. A powiedziała, że urodziła dziecko, a on nie wierzył, więc otworzył tą pierzynę, no dziecko jest. Dopiero ten drugi Niemiec go odciągnął. I ja jak dobiegłam i babcia mi powiedziała, że nie ma mamy, nie ma, bo zabrali. Więc ja wyskoczyłam na drogę, to jest taka droga do lasu, teraz tam jest już asfalt położony. I zaczęłam strasznie krzyczeć, o moja mamunia. A ten Zygmunt był u tych sąsiadów Braunów, wyskoczył. No i do mnie, no, po prostu do bicia. A ta sąsiadka Braunka wyskoczyła za nim, ja go też tu ściągnęła. I mi co ty mówi? Cukierkami ją częstowałeś, a teraz będziesz ją bił? Trochę się speszył i poszedł. Mama trafiła i te wszystkie do więzienia do Łowicza. I tam ich trzymali w więzieniu w Łowiczu. Nie pamiętam dokładnie, dla mnie to było bardzo, bardzo długo. Czy tam była półtora tygodnia, czy 10 dni, czy 2 tygodnie. W każdym bądź razie, no nie była tam, żeby miesiąc to nie było, na pewno. Ale te dni to nie pamiętam dokładnie ile. No i sąsiadka też, no tam robili starania, bo że u nas tych dwoje dzieci. Mama prawdopodobnie była w ciąży z najmłodszym bratem. Mężczyźni łącznie z moim tatą chcieli się stawić do Niemiec na te roboty. No to właśnie sąsiadka mówi, broń Boże, niech się nie stawiają, kobiety wypuszczą. A jak oni się stawią, to kobiety tak mogą mi też nie wypuścić. Ale do babci, Florczakowa, niech się nie martwi, wypuszczą na pewno. Mówi, rozmawiałam, wypuszczą na pewno. I niech się mężczyźni nie stawiają. No i mężczyźni się nie stawili i moja mama, no właśnie ta sąsiadka i ta szwagierka, wszystkie wróciły tu z soboty. Moja mama tylko wiem tyle, że nie chciała tam jeść, bo nie mogła i że no była słaba. Ale jak potem je wypuścili, to pierwsza podobno biegła z Łowicza, no na pieszo, no bo dawniej się chodziło do Łowicza na pieszo, przybiegła.
No wtedy, no wiadomo, wielka radość i wypuszczone były wszystkie te kobiety z więzienia. To był koniec maja, czerwiec, 40 rok. Szmuklerki mamy namówiły, a niech pani idzie z nami. To pani coś tam może uda się przywieźć. No mama do taty mówi, wiesz co, pójdę z nimi tam, parę marek jej tam, pójdę z nimi, mówi, może tam coś z tym dzieciakom chociaż. A tata mówi, nie chodź, błagam cię i proszę cię, nie chodź, bo cię złapią i dzieci nie będą miały mamy. Ale mama nie poszła. Poszła, przekracza granicę i żandarmi, tylko hasło i żadnej nie ma, mama została sama. Nikogo nie ma. Mama patrzy, stodoła. Wpadła do tej stodoły i była balia. A mama była szczupła, więc ta balia stała na słomie. To mama pod tą balię, a Niemcy za nią. Jeden wstąpił na tą balię nogą i poszedł dalej, jak były snopki w koło, to bagnetem te snopki. A mama pod tą balią mówi, myślałam, że mi tam kręgosłup połamał. Nie spodziewał się, że może kobieta uciekła i wpaść, schować się pod balię. I przetrzymała pod tą balię, aż przyszedł gospodarz, bo widział, jak ta mama wpadła i się pyta, jest tu kto? Poszły, jest tu kto? A mama wychodzi, no on się przeżegna, mówi, kobito, jak tyś tam wlazła, jak tyś się tam zmieściła? No i mama wróciła bez niczego i tyle miała handlu. Dziadek mój, no lubił, to był synem karczmarza przedwojennego, więc lubił sobie tam wieczorami posiedzieć tam u sąsiadów, znajomych i wracać dość późno do domu. I raz wrócił, to było za okupacji właśnie, no dość późno w nocy i drzwi były pozamykane. A dziadek tak po wiejsku zaczął mówić mi, jadum, a zięci był Adam, więc dziadek mówi jadum. No mój tata, ten dzięci, taty bracy, wszystko przez okienka i do lasu, w kalesonach pouciekali, no jak jadum. No i otworzyła ciocia, no i nie, babcia nawet, mówi, no czego ty krzyczysz, gdzie oni są, a kto? No kto, Niemcy, gdzie są, gdzie? O, mówi tam, wołałem ja duma, żeby mi otworzył drzwi. No teraz, no co, no, kobiety poszły i no, wołały, Zygmunt, Adam, Stefan. A no jakoś tam powychodzili z tych krzaków. A co się stało? Nic, wszystko spokojnie, tylko po prostu dziadek mówi, wołał Adama, żeby drzwi otworzył. No także trochę było ich przy tym wszystkim takich wesołych chwil.